I'm your other side. Let's have some fun. I am style. I am adrenaline. Come on, let's play. Mam to ocenić, tak? Dobra, ja wam powiem tak. Ten samochód jest dojebany. Ale on nie może być M5. Dlaczego? Bo nie jest kurwa, nie ma w ogóle charakteru sportowego. Tak powinna siódemka wyglądać. Limuzyna, jakby spoko, droga, dobre osiągi, bardzo wygodna. To siódemka powinna być. Wiadomo, no, byłaby dłuższa kurwa i tak dalej, nie? Taka bardziej napompowana jak to siódemka. Ale to do M5 nie pasuje. Mi się ten samochód podoba, ale uważam, że to nie powinna być M5. Po prostu. Powinna być siódemka. Bo tą siódemkę, co oni puścili, to jest kurwa ciężkie nieporozumienie, nie? To powinna być siódemka, tego nie powinno być, a na M5 powinni jakoś kurwa do coś innego zrobić po prostu. 2,7 tony ma? Kurwa, chyba cięższy jest od tego. BMW M8 Petit Grand Coupe Paga. To M8, która jest kurwa czołgiem, jest, ma 2 tony stare. To ma jeszcze 700 kilo. Ja ci powiem tak, mi się w tej 8 bardzo nie podoba to, że ona jest taka kurwa, czujesz jakbyś kurwa traktorem chciał kurwa szybko kurwa pas zmienić, nie? Ona owszem jest przyspawana do drogi, kurwa, jest to taka żabcia, ona jest kurwa ładnie wessana czy coś, no ale kurwa czujesz tą wagę, nie? I'm your other side. Co to jest? No, jakby ja też mam takie spostrzeżenia. Autor to tutaj musiał wypatrzyć, że ta maska jest za bardzo taka. Ona nie ma tych takich, wiesz, tej takiej linii, że to zjeżdża w dół, tego takiego sportowego zacięcia. Każdy sportowy samochód, jak zauważycie, to jego linia idzie kurwa w dół praktycznie pionowo, nie? A tutaj to idzie takie wybrzuszenie i kurwa i prosty grill na. No nie, źle to wygląda. Tu już trochę bardziej to jest. Ale no, jeszcze bardziej powinno to tak. To, no i ten tył, no nie pasuje, to siódemka powinna być, no. Zobacz BMW seria 3, 2,25, tak samo właśnie robię teraz. A mi się. Znaczy, ja wam powtarzam, mi się ten samochód podoba, tylko to nie powinna być M5 i tyle, no. BMW seria 3. No ale to nie jest M-ka, nie? Tylko to jest. To jest po prostu trójka. Ale czy ten samochód się jakoś, no nie wiem, zobaczymy jak M3 zrobią, nie? Ten samochód nie jest zły, ta trójka, bo jakby te samochody nie są złe, stary, tylko jak jest M-ka, to ma być M-ka, kurwa. Jak zobaczysz sobie na przykład BMW, kurwa, nie wiem, M4, F80, 82, zobaczysz sobie na samochody poprzedniej generacji, to jak widzisz takiego skurwysyna na drodze, widzisz taką, takiego i mówisz, kurwa, ale wielnie. A patrzysz na tą M5 i mówisz, o, ty, co tam u dzidziusia? A tu mówisz, o kurwa, chyba mi wpierdolą. No i BMW powinno takie być, stary. W M-kach przede wszystkim. Że jak widzisz M-kę, to ma to być skurwysyn, stary. To ma być ham, ten samochód ma ci, kurwa, napluć na chodnik, kurwa, piernąć, kurwa, w czoło i takie mają być M-ki. Takie chamskie skurwysyny, a nie jakieś takie, o, pici, 700 koni. Bo do tego już jest Audi, stary, żeby jak chcesz być tą kurwa, która jedzie na wprost i chodzisz kurwa w shortach i masz kurwa masz skarpetki od dziewczyny, kurwa, na Wigilię dostałeś SpongeBoba, to kup Audi. Ale jak chodzisz w dresie, kurwa, z łysą głową i zaczynasz zdania od kurwa jego mać, to wtedy no ma ten samochód być kurwa taki też.
82 to IQ kierowcy, to ma znaczenie BMW? Nie, to body count, kurwa, twojej siostry na pierwszym roku. Na literaturze klasycznej, kurwa, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. No, nawet rektorem rwał. U dziekana ma najwięcej zaliczeń, ale to nie wiem, czy to jest dobre. Ja się boję komukolwiek zaufać, nowe kłamstwa lecą do ucha. Przez to nie wiem sam czego szukam, sam czego szukam, sam czego szukam. Przez to siedzę sam w nowych nutach, sam w nowych nutach, sam w nowych nutach. Nie wyjaśni nic, nawet spacer w białych butach.